Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś w eliminacjach mistrzostw obejrzymy ostatnie spotkanie. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Posyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Broni to uderzenie. Piłka wychodzi w pole. Ale, ale. Chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Zinedine Zidane. Podanie przejęte. Co dalej? Abedi Pele. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, Tomku, strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybunę. Acuña. Antonio Di Natale. I czy będzie gol? Proszę, już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafić dwa razy, jak mawiają bokserzy. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Acuña. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Czy trafi? Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? 2-0. Gramy dalej. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Co tu się dzieje? 3 gole przewagi. Powoli mogą zacząć świętować. I mamy obecnie 3-0. Di Natale. Co tu się dziś dzieje? Robią. Co chcą, mają 4 bramki przewagi. Mamy już zatem 4-0. No i Di Natale. Teraz jest Jonathan Klos. Tym razem podanie do Zidana. Szansa na gola. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można...